Powracamy do zeszłotygodniowej sesji Rady Miejskiej w Końskich, by przedstawić Państwu kilka z tematów, wokół których toczyła się dyskusja. W czwartek najważniejsze było uchwalenie budżetu na rok 2018. Przypominamy, że radni jednogłośnie zgodzili się na projekt zaproponowany przez burmistrza Krzysztofa Obratańskiego. Na wstępie burmistrz zdał relację ze swojej pracy pomiędzy sesjami, potem o planach przebudowy i reorganizacji Parku Miejskiego w Końskich mówili projektanci tworzący obecnie odpowiednią dokumentację. Wiadomo, że do centrum parku ma zostać przeniesiony pomnik Tadeusza Kościuszko, który znajduje się obecnie na jego granicy z ulicą Mieszka I. Zdecydowana większość drzew nie zostanie naruszona, a remont przejdzie też górka parkowa, tak by w zimę bezpiecznie mogły z niej korzystać dzieci. O planach na park po nowemu, kilka dni przed sesją, opowiedział nam też regionalista Krzysztof Woźniak z Końskie.org. Dyskutowaliśmy z projektantami o zespole pałacowym, głównie parku. Tam też mamy swoje uwagi o zachowaniu, powiedzmy, starego wyglądu, o przywróceniu takich ciekawych obiektów architektonicznych jak mostek, przywróceniu jego do pierwotnego wyglądu. I tutaj pojawiły się też takie elementy bardzo ciekawe. Dotyczy to zabytków egiptyzujących. Co to są? To przede wszystkim jest oranżeria egipska, budynek. On już jest poza właścicielem, którym jest miasto. Natomiast w parku były tak zwane kolosy egipskie, które będą prawdopodobnie rekonstruowane. Jest to ewenement co najmniej na skalę europejską i przywrócenie tutaj ich materii parkowej byłoby bardzo ciekawym działaniem. Tak, takie są plany. Myślę, że to się pojawi. Tak, oczywiście, zachowały się zdjęcia, projektanci je mają, lokalizują, w którym miejscu będą te kolosy. Po prezentacji planów przebudowy parku radni przystąpili do szeregu głosowań. Wszystkie one zakończyły się akceptacją, a dotyczyły między innymi przyznania pomocy finansowej województwu świętokrzyskiemu, zmian zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kornica, gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Najwięcej dyskusji było przy przyznaniu pływalni miejskiej jednostkowej dotacji. Przy tym punkcie na słowa starli się radny Andrzej Kosierkiewicz i dyrektor pływalni Andrzej Mijas. Sytuację próbował rozwiązać burmistrz Obratański, a ostatecznie, choć niejednogłośnie, to radni dotację przyznali. W uzasadnieniu pan napisał: zwiększenie dotacji przedmiotowej na rok 2017 w wysokości 192 z przeznaczeniem na dopłaty do jednej godziny usług sportowo-rekreacyjnych. Chciałem zapytać w takim przypadku, w jakich godzinach pływalnia miejska jest czynna? Godziny pracy. Tak, pływalni miejskiej. Proszę, godziny pracy pływalni miejskiej to jest 8 rano, 22 w dzień poprzedni i 10 rano, 22 w weekendy. To znaczy dobrze, sobota i niedziela. Dobrze, a dlaczego na drzwiach jest 21:45? 21:45 to jest czas, kiedy klienci powinni opuścić pływalnię. Czyli godziny pływalni są od godziny 8 do godziny 21:45, nie do 22:00. Nie, praca pracowników trwa do godziny 22:00. Ale są jeszcze rzeczy organizacyjne, które trzeba zrobić po wyjściu ostatnich klientów. Dobrze. Teraz proszę mi powiedzieć, jakim sposobem pan wyliczył, że jest przepracowane godziny pracy pływalni miejskiej wynoszą 4600 godzin. Na jakiej podstawie? I jak to pan zrobił, że wychodzi 4600, skoro zakładał pan przykładowo w poprzednim roku na budżet na 2017, tam było chyba 4540 chyba godzin, czy coś takiego, nie pamiętam. I teraz 60 godzin jest, tak jakby pływalnia więcej przepracowała.
W tym momencie nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ to są wyliczenia dokładne księgowej. Jeżeli będzie pan chciał, to takie informacje dokładne i te wyliczenia dokładne złożę na papierze. Jeżeli chodzi o tą dotację, o której mówimy, o zwiększenie dotacji jednostkowej, głównie wynika ona z tego, że kluby sportowe, takie jak Neptun Końskie, jak KSPR Końskie, jak Wodnik, korzystały z usług pływalni, to znaczy jeżeli chodzi o Wodnik, to są cykliczne zajęcia prowadzone przez ten klub. Jeżeli chodzi o te dwa kluby pozostałe, czyli ogólnie powiem piłkarzy ręcznych i piłkarzy nożni, korzystali oni z cały rok z odnowy biologicznej i wejścia te były wejściami nieodpłatnymi. Jeżeli chodzi o zwiększenie tej dotacji, to głównie dotyczy ona zrekompensowania tych kwot, które są wyliczone w związku z tymi wejściami. Bardzo dużo jest tych godzin. Te godziny są liczone już ulgowo jako wejścia grupowe. Nie są liczone tak z cennika normalnie. Także to są te pieniądze, które głównie zrefundują te koszty poniesione przez w związku z tymi wejściami. Panie dyrektorze, przepraszam, panie rady, chyba pan dyrektor się zagalopował, bo uzasadnienie do projektu uchwały jest całkiem inne, że państwo przypracowali dużo więcej godzin i ta stawka jest, powinna być wyższa, a nie to, że ktoś dostaje bonifikaty czy wchodzi. Chyba jedno z drugim to nie ma nic wspólnego z uzasadnieniem. To jest jeden z elementów. Pan dyrektor powiedział, że jest to spowodowane tym, że grupy sportowe miały. Tak, ale to jest jeden z elementów, który składa się na to, że te koszty ponoszone przez nas są wyższe. Jeżeli chodzi o te wyliczenie dokładne, gdybym dostał informację, że takie są potrzebne, to ja bym dzisiaj je miał. Ale to ja zadam pytanie pomocnicze, czy tę grupę poza godzinami pracy w basenu normalnymi, to nie zwiększa kosztów. I tak basen funkcjonuje, i tak basen funkcjonuje. Znaczy w ten sam sposób można powiedzieć, że w ogóle obecność jakichkolwiek klientów nie zwiększa kosztów. To nieprawda. To jest założenie nieprawdziwe. Każdy uczestnik, każda osoba, która przychodzi na basen, niestety, ale zwiększa koszty pracy tego basenu. Ale głównie chodzi, panie dyrektorze, o godziny pracy. Bez względu na to, ile by nie było ludzi na pływalni, to oni się mieszczą w godzinach pracy urzędowania pływalni miejskiej. Więc dlatego pytam, dlaczego pan w tej chwili dzisiaj, wiedząc, że będzie omawiana pana wniosek odnośnie dotacji, a pan praktycznie rzecz biorąc przyszedł nieprzygotowany. Więc jak my mamy na obecną chwilę głosować, skoro pan w tej chwili nie umie powiedzieć prostej zasady, dlaczego się zwiększyły godziny pracy na pływalni miejskiej? Myślę, że jeżeli to pytanie miałbym na którejś z komisji, to na pewno dzisiaj byłbym przygotowany na ten temat. Był pan zaproszony na komisję rozwoju, bo chcieliśmy panu zadać właśnie te pytania, ale pan miał inspektora pracy. Jeśli można, panie przewodniczący, wyjaśnię, dlaczego nie byłem na komisji rozwoju. Już rozumiem. Ja wyjaśnię wszystkim. Był u mnie inspektor pracy, który był umówiony kilka dni wcześniej na wizytę. Za pierwszym razem był, kiedy byłem na urlopie, nie mogłem z nim rozmawiać. Za drugim razem obowiązkiem moim było stawić się i z tym inspektorem porozmawiać. I wizyta trwała od godziny 9 do godziny 20 po drugiej. Ja zaproszenie na Komisję Rozwoju dostałem telefonicznie od sekretariatu o godzinie 9 z minutami. Nie miałem tego zaproszenia wcześniej wystosowanego. Więc oczywiście ta inspekcja pracy była skierowana skargą związków zawodowych, o czym pan Kosierkiewicz na pewno wie, bo był jakby tutaj proszę, bardzo zainteresowany w tym temacie. Także proszę, to jest powód, że nie było mnie na komisji. Przede wszystkim proszę mnie nie mieszać w pana jakieś nieczyste gry. Jasne? Bo przede wszystkim ja o tym nie wiedziałem, dopiero się dowiedziałem. Dobrze, dziękuję. Myślę, że ja zapytam panią skarbnik, jeżeli można. Bo rozumiem, że te 50 tysięcy będzie miało wpływ na wynik
zakładu, tak? Czy co ono spowoduje? Spowoduje wzrost przychodów zakładu, czyli oczywiście będzie miało wpływ na wynik. I pytanie do pana dyrektora. Rozumiem, że po prostu nie bilansujecie się i potrzebne jest dodatkowe wsparcie, czy przeliczenie ponownie tej stawki, tak? Znaczy wsparcie dodatkowe zawsze jest potrzebne. No niestety pływalnia... Tak, mogę powiedzieć, że tak. Mhm. Czy, a jeszcze dalej idąc, te pieniądze będą przeznaczone na jakiś cel, czy po prostu tylko rachunkowo, żeby poprawić wynik? Znaczy myślę, że będzie to miało wpływ no, na niestety, ale wypłatę nagród. No, przewidziałem nagrody, ale będę się musiał wstrzymać, bo no, nie jestem w stanie wydawać pieniędzy na minusie. Jeszcze. No, dobrze, dziękuję bardzo. Jeszcze jedno chciałem tylko zadać. Pan radny jeszcze pytanie. Proszę. Tak. Przede wszystkim, panie dyrektorze, a nie jest to spowodowane przypadkiem stworzenia miejsca pracy na pływalni miejskiej? Stanowiska, proszę o konkretne pytanie, bo ja nie rozumiem pytania. Stanowiska pracy na pływalni nie zostało stworzone i dlatego brakuje pieniędzy na te nagrody dla pracowników? Mogę powiedzieć, że nam nie brakuje pieniędzy. My prosimy tylko o zrefundowanie tych wejść, o których wcześniej wspomniałem. To jeżeli wam nie brakuje, to pytam, dlaczego pan nie chce dać pracownikom nagrody końcowej, tylko liczy pan, że z tej dotacji pan dostanie? To nie jest bezpośrednio tak, że z tej dotacji budżet jest pewną całością. Budżet jest pewną całością, posiada pewne paragrafy i nie można sobie pieniędzy przerzucać dowolnie. Myślę, że pan radny o tym wie. No ale pan zakłada przecież, tworząc budżet. Tak, bo budżet jest pewną całością. Oczywiście, zakłada pan podwyżki, zakłada pan nagrody, zakłada pan jeszcze inne rzeczy, które wpływają na ten cały budżet. Dziękuję. Dobrze, dziękuję panu dyrektorowi. Pan burmistrz, proszę bardzo. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, ja mam wrażenie, że byliśmy świadkami dyskusji, która myślę, że powinna toczyć się poza naszą obecnością, poza sesją Rady Miejskiej. Ja zobowiązuję się, bo tu wyraźnie widać jest pewien rodzaj konfliktu, że doprowadzę do spotkania stron zainteresowanych, do omówienia tego problemu i znalezienia rozwiązania, bo nie ma co ukrywać, że jest pewien konflikt wewnętrzny między Związkiem Zawodowym Solidarnością a panem dyrektorem. Trzeba, myślę, że postawić diagnozę i znaleźć rozwiązanie, bo dla instytucji, dla osób korzystających z tej instytucji to nie jest dobre. Naszym natomiast obowiązkiem jest zapewnić możliwość funkcjonowania instytucji jako takiej. To nie jest kwestia, czy to nam się podoba dyrektor, czy nam się nie podoba dyrektor, tylko instytucja, jej pracownicy i jej petenci, bo przecież ona temu służy. Tak jak powiedziałem, zobowiązuję się, że doprowadzę do takich rozmów, które mam nadzieję skończą się nie tylko uzgodnieniem pewnych danych, bo dzisiaj one widać, że są traktowane rozbieżnie, ale mam nadzieję, że również do uspokojenia sytuacji. Jeszcze chciałem tylko dziękuję bardzo. Ale w nawiązaniu do projektu uchwały, proszę. Panie burmistrzu, czynnik ludzki zawinił praktycznie rzecz biorąc w tej kwestii dzisiaj spornej między pływalnią a radą, ze względu na to, że jeżeli czynnik ludzki zawinił, to dlaczego społeczeństwo ma ponosić koszty związane z tym właśnie rzeczą? Jaki czynnik ludzki między radą? Ja nie rozumiem tego. Panie radny, mogę powiedzieć tylko tyle, że jeżeli sprawa była w sądzie pana Gąszcza i powołuje się na stanowisko, organizuje się konkurs dyrektora na stanowisko, gdzie nie ma jeszcze wyroku sądu, to chyba wiedzieliśmy, na czym praktycznie rzecz biorąc będzie się opierała później końcowa dyskusja, czy ewentualnie dotacje. Tak. Panie przewodniczący, już nie, no myślę, że to jest nie na temat. Proszę, na temat projektu uchwały. Kto, pani radna Galan. Ale proszę na temat projektu uchwały. Halo.
Chciałam zapytać, bo tak, jakiejś takiej jasnej deklaracji od pana dyrektora nie zrozumiałam. Czy te dotacja to wpłynie na te nagrody dla pracowników, których pan zamierza, czy nie? Czy konkretnie dostaną pracownicy nagrody właśnie od pana, jak dostanie pan tą dotację? Ja muszę powiedzieć tak, w tej chwili nie jestem w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ liczyłem na to, że ta dotacja będzie. I oczywiście te nagrody były przewidziane, ale w tym wypadku ja muszę się po prostu zastanowić, muszę siąść z księgową, poważnie wszystko, że tak powiem, przeliczyć, bo czas na tą decyzję jeszcze jest. Nie, ja pytam konkretnie, jak pan dostanie dotację, bo liczył pan wtedy, kiedy pan jeżeli dostanie. Jeżeli dostanę dotację, tak. Na pewno tak, nagrody ludzie dostaną. Na pewno, tak? Tak. Dziękuję bardzo. Podczas sesji rajcy zdecydowali także o wyglądzie wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Końskie w latach 2018-2027.